Ostatnie drafty kończyły się porażkami. I... Nie dogra, nie dotrwam. Czy to są jakieś jaja?! Czas to zmienić. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Urbix.pl. Kochani, dzisiaj gramy normalnego drafta, czyli same moje wybory i musimy to wygrać. Nie może być tak, że przychodzicie obejrzeć sobie drafta, a ja przegrywam pierwszą rundę. No nie może być tak, dlatego dzisiaj w końcu, mam nadzieję, się przełamie. Ostatnio idzie mi tragicznie, to fakt, ale miejmy nadzieję, że teraz będzie moment, w którym się przełamiemy. Dobra, 4-1-2-1-2 szeroko i zobaczmy napastników. To ty, Messi! To mi się podoba. Zaczynamy. Ogólnie stwierdziłem, że pokażę wam ten skład już gotowy. Dlatego 3-2-1. BUM! Tak wygląda mój skład. No to jest kupa, to w ogóle 82 zgrania, 86 oceny ogólnej. Jedyna tutaj jakakolwiek nadzieja tkwi w tych Messi, Ronaldo, Neymar. Wejdą oni na pewno. Pieprzę to. Tyle razy robiłem draft z dobrym zgraniem, także teraz mam to gdzieś. Co będzie, to będzie. Oto skład mojego pierwszego przeciwnika. Jezu, legenda. Obrona będzie masakracja, żeby ją w ogóle przejść. Jedziemy, jedziemy jednym z najgorszych składów, jaki udało mi się zrobić. Aha, okej. Strasznie gęsto ma tu koleś, ale Gareth Bale! 1-0, tak jest! Rage quit. Koniec! Najgorszym składem chyba ever udaje mi się przejść pierwszą rundę bezproblemowo. 1-0, nie wiem czym koleś wyszedł. Gramy następny mecz. A, koszulki za wygrany turniej. Zobaczmy, jakim składem uraczy mnie mój rywal. Jest! Znowu legenda! No przecież inaczej nie może być. Jedziemy, proszę państwa, druga runda. Arjen Robben ścina do środka, Robben! Nie, wybija mu piłkę. Ktoś, Aubameyang, jeszcze lewa noga. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Może pajecik? A może nie? Co to jest za akcja, głupia? Ja pierdzielę i koleś teraz pójdzie z kontrą. Zobaczmy, czy uda mi się go zatrzymać. O Jezu, co ja zrobiłem, ale brawo, Bale się wróci. Teraz dobra sytuacja, Aubameyang poda do Robena, Robben, lewa noga, musi dostrzelić i mamy 1-0. Tak! Ooo, ale klepnęli. Coś mi się wydaje, że to jest mecz w stylu, gdzie Urbix nie może tak tam handicap domoni. Gdzie Urbix nie może handicap pomoże, bo naprawdę wszystko wchodzi w tym składem najsłabszym. Jeszcze najmniej! Mamy rage quit kolejny, więc jedziemy z trzecim meczem. Trzecia runda przed nami, jaki ma skład? Okej. Dobra, jedziemy. Może tym razem znowu koleś przegra przez rage quit, także staramy się podtrzymać tą pasę. Ależ to zrobili! Ależ to zrobili! Ja nawet nie wiedziałem, co się dzieje! Zobaczcie to jeszcze raz! Arjen Robben wchodzi jak w masełko, odgrywa do Payeta i ten praktycznie już na odsłoniętą bramkę uderzenie. Wow, elegancko. Nie, koleś, tak się nie gra. Nie, to nie tak. O! Jaka brama! Rzutka na Benzemę, widzę, to wyszło. Mam nadzieję, że koleś zostawi powtórkę. Kurde, no w najlepszym momencie wyłączył, nie wierzę. 1-1, okej, zaczyna się robić ciekawie. Bardzo dobra akcja mojego przeciwnika, jak on to zrobi? Jak on to zrobi, podaje do Ronaldo. Ronaldo raczej się nie pomyli, jednak broni Butland. Panie i panowie, jest naprawdę ciężko. Cristiano Ronaldo, mam nadzieję, że nie będzie bramki do szatni. Mam nadzieję, że nie będzie bramki do szatni! Cholera, jestem zły, bo nie mogłem się przyłączyć tym obrońcą. Chciałem pokryć tego zawodnika w środku, ale nie mogłem po prostu. Ale kicha. No niestety, ajajaj. No nic, wprowadzam Ronaldo, Messiego, Neymara, spróbujemy coś postrzelić. Dobra, tym atakiem, proszę państwa, jeżeli nie zdobędę bramki, no to już żadnym. Ten atak jest po prostu genialny. Ronaldo, dystans! Broni to bramkarz. Ajajaj, pięknie to zrobił Gareth Bale. Dlaczego ja nie podałem wcześniej? Dlaczego ja nie podałem wcześniej? Ajajku, szkoda. Dobra, Messi, to ty, zobaczcie co on robi, Messi, jeszcze Ronaldo i mamy wyrównanie! Oto
szkodzi, panowie! Finał jest cały czas do osiągnięcia. Zobaczmy tą posraną akcję jeszcze raz. Nie strzelił od razu Messi, no ale po to mamy jeszcze Ronaldo, Neymara, Bale'a i Robena. Bardzo ofensywny skład i fajnie mi się teraz gra w tej drugiej połowie. Later. Jezu, jak było blisko! Jak było blisko! Serio? Taka bramka? Kurde, ja tu napieram całą drużyną, a on się odwraca krosem jakoś w ogóle nie wiadomo skąd. Nieprawdopodobne! No, cross wali odwrócony, Messi świetna pozycja, lewa noga i broni bramkarz. Oj, to będzie gol. To jest gol, proszę Państwa. No niestety, na niektóre rzeczy po prostu nie ma się wpływu. Szkoda, 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 bo fajny był mecz. Ale oczywiście, no zresztą, gramy jeszcze. O, co ja zrobiłem najlepszego? No już niestety. Jeszcze honorowa. Kto to strzelił? Kto to jest? Kujate? Chyba tak, jeszcze zatańczył dla nas tutaj sambę. Fajnie było, mam nadzieję, że wam się podobało. Odbierzmy sobie jeszcze te paczki. Tak to wygląda. Z jednej strony niedosyt, bo nie osiągnęliśmy finału, a z drugiej strony patrząc przez pryzmat tego, co grałem ostatnio, to i tak duży sukces. Więc sprawdźmy, co będzie w paczce. O! W paczkach to się nic nie zmieni. I ostatnia paczka, bo tylko dwie zostało mniej. Lacazette, kto będzie w paczce? I to może być ktoś naprawdę genialny, ale nie jest obolacji. Panie, dzięki za wsparcie, dzięki, że chcecie oglądać moje drafty. Starałem się, składu nie miałem wcale mocnego. No chyba, że ta ławka. Ale wyszło jak wyszło i tak jest lepsze to niż odpaść w pierwszej rundzie, jak to miało ostatnie miejsce. Ci, co nie subskrybują, to serdecznie zapraszam. Będzie bardzo fajnie, jak naciśniecie ten przycisk. Hurra. Jeśli chcecie następny draftik, 300 łapeczek, tu się nic nie zmienia. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Hej. To się jakoś tam było, zaraz zobaczymy. O bo kurde! W końcu legenda! Dawno nie było legendy, a tą legendą jest oczywiście Gigi Buffon, genialny piłkarz.